Cześć kochani, nazywam się Katarzyna Góralczyk i dzisiaj Wam opowiem, w jaki sposób stworzyć interaktywny zeszyt ćwiczeń, który możecie wysłać swoim uczniom i w jaki sposób w ogóle to udostępniać, żeby on miał do tego dostęp. Także zaczniemy od udostępnienia ekranu, to Wam wszystko dokładnie pokażę. Także tu już jest taka przygotowana książeczka i ponieważ ja mam tutaj opcję edycji, wejdę jako twórca, to pokażę Wam, jak to wygląda z pozycji ucznia. Ja już sobie, tak, muszę stąd się na razie wylogować. Tu już sobie ściągnęłam kod QR dla ucznia. I sobie zobaczymy, w jaki sposób oni to mogą robić, tak? Dobra, to na razie cokolwiek. I zobaczcie, uczeń ma dostęp do oglądania tej książki. Jeżeli ma dostęp do oglądania książki, to znaczy nic tutaj w niej nie zrobi. Więc ważne jest, żeby powiedzieć uczniom, że oni tą książkę muszą sobie skopiować na swoim koncie. A robią to poprzez wybranie tych trzech książek na dole, czyli Book Options i po prostu jako copybook. No i wybiera gdzie, czyli do tej biblioteki, do której zaprosiliście do pracy. I teraz pojawia mi się właśnie informacja od tego, że ja mogę edytować tą książkę. A jak mogę edytować, czyli ja mogę w niej pracować. Więc zobaczcie, mimo że to jest edytowane, mogę w niej pracować, są rzeczy, których nie jestem w stanie w ogóle przesunąć i o tym będzie za chwilę właśnie, jak tworzyć taką książkę. A więc, no to mamy polecenie, na przykład, kim jesteś, napisz trzy rzeczy, które w sobie lubisz. Czyli jako, że muszę napisać, wchodzimy w add item, bierzemy tekst, no i tutaj musimy napisać, tak? Czyli na przykład, cześć, jestem Kasia. No i na razie, że tak powiem, starczy. Ok. No i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Ułóż do rozsypanki nazwę narzędzia, którego logo widzisz na dole. Tak, czyli mamy tutaj Book Creator. Czyli ustawiamy literka po literce. Tylko jest jedna bardzo ważna rzecz, dla której chcę właśnie Wam pokazać, że musicie sprawdzić, czy wasza dana rzecz, którą umieściliście, jest na dole, bo zobaczcie, ja jak najeżdżę na literki, to mi się ta literka schowała, już jej nie użyję, bo ona była pod. Czyli jeżeli robicie miejsce na przykład na zrobienie napisu, pamiętajcie, żeby ta rzecz była zaznaczona, że jest na samym dole. Ja tego, jako że to jest zablokowane, nie mam do tego... Aha, mam do tego dostęp, unlock. Czyli muszę to odblokować. No, to może być ciekawie, jeżeli uczniowie coś takiego będą mieli do tego dostęp. No, ale dobra. Ja może nie będę próbowali odblokować. Jeżeli by odblokowali, to w tym momencie tutaj jest super, bo możemy sobie przesunąć na sam spód daną rzecz. Ja wówczas sobie blokuję to dalej. Czyli klikam na prawą stronę myszki i robię lock. No i wówczas sobie przesuwam. Tak, tylko to teraz te nie chcę. To tylko Book Creator. Tak, i ponieważ ja już to zmieniłam, że jest na dole, to już mogę normalnie każdą literkę widać. Dobra. Także jak oni będą przesuwać, nie powinni nic robić, chyba że wpadną na pomysł, że trzeba kliknąć dwukrotnie. To wtedy można pozmieniać. Ja zobaczę, czy da się jeszcze to jakoś bardziej tak zblokować, żeby w ogóle uczeń nie miał do tego dostępu. No więc dobra, czyli jedna z takich propozycji na ćwiczenie interaktywne to jest właśnie na przykład rozsypanka, wkładanie tekstu. Na przykład dajemy odnośniki do stron uczniom, żeby znaleźli jakąś informację. Na przykład tutaj trzeba znaleźć, kto jest ambasadorem Book Creator w Polsce, więc jeżeli nie wiecie, to tutaj wrzuciłam link, którym oni po prostu muszą go sobie skopiować. Tak, kopiuj. I ja sobie tutaj kleję. I na samym dole mamy całą mapkę ze wszystkimi ambasadorami, więc trzeba tylko znaleźć, kto jest tutaj w naszej pięknej Polsce. Dobra, czyli tak. Linki jak najbardziej. I też pamiętajcie, żeby wszystko takie właśnie te rzeczy były zablokowane, że oni nic z tym zrobić nie mogą. Tutaj znowu zapisz swoje pomysły, ale pamiętajcie, że możecie na przykład zasugerować, żeby zapisz swoje pomysły w chmurce, tak? Żeby też jakoś inaczej to zrobić. Czyli wchodzą w te shapes i biorą na przykład chmurkę i zapisują sobie dany pomysł, w jaki sposób to można wykorzystać.
Tu znowu mamy formy pisemnej, ale tutaj natomiast nagraj swoją odpowiedź, tak? Co najbardziej podoba Ci się w Book Creator, czyli uczeń musi wejść w te nasze record, nacisnąć Start Recording. W narzędziu Book Creator najbardziej podoba mi się to, że mogę tworzyć bardzo kreatywne rzeczy. No i sprawdza, czy wszystko jest dobrze. No i jak tak, to wiadomo, oczywiście sobie dodaje. I w ten sposób on ma, że tak powiem, tą pracę zrobioną, tak? I Wam odsyła. A więc, w jaki sposób właśnie tworzymy to narzędzie? To już Wam pokażę. Czyli klikamy na New Book, wybieram sobie opcję formatu książki, jaką chcę. No i pomału dodajemy element za elementem. Czyli jeżeli chcemy dodać tekst, tytuł tego, że to będzie nasz zeszyt interaktywny, to tak jak wcześniej pokazałam, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w jaki sposób to zrobiłam. Czyli jak mam napis, zrobiony ten napis, zdjęcie, cokolwiek, klikam po prostu prawym przyciskiem myszy i zaznaczam opcję lock, czyli zablokuj mi. Wtedy wówczas dana osoba nie ma do tego dostępu. Także w ten sposób to wygląda. Sorry. W razie pytań po prostu piszcie do mnie, twórzcie piękne zeszyty interaktywne, no i życzę Wam powodzenia. Do usłyszenia, cześć!